przygotowany w ramach projektu Ostatni Świadkowie. Nagranie z dnia 17 września 2011 roku. Opowiada pan Henryk Sarna, nagrywał Maciej Malborski. Urodziłem się w 1933 roku w Radomiu, czyli mam 78 lat. Kiedy wojna wybuchła w 1939 roku, ja miałem lat skończone 6 i wtedy poszedłem do szkoły podstawowej. W 1945, jak już wspominałem, wkroczyli Rosjanie i moja pierwsza myśl to tak, mam Finkę, no to trzeba być harcerzem. I naprzeciwko drzwi, ja pamiętam, stanąłem i zaszokował mnie ten korytarz, ten duży gmar. Ja stałem, rozglądałem się, a podchodzi, a stał naprzeciwko, tak jakby tam pod ścianą i okna, stał facet w zielonych wojskowych briczesach, buty z cholewami, ale tu była marynarka, jakaś kurtka, ale tu coś tam sterczało, czyli był uzbrojony. I on do mnie mówi tak, chłopcze, czego ty tutaj szukasz? Czy tam dziecko, czego ty tutaj szukasz? A ja mówię, że proszę pana, tu się tworzy harcerstwo i ja chciałem być harcerzem, gdzie tu, w które drzwi tutaj wejść. A on tak patrzy na mnie i mówi tak, chłopcze, szybko się wynoś do domu, bo tu się tworzy harcerstwo, ale czerwone harcerstwo. Ciągoty do harcerstwa dalej ja miałem. I tak się złożyło, że ksiądz przy parafii Naborka Świętej Teresy z ministrantów, z grupy takiej ministranckiej założył, nie było to harcerstwo tak jak w tego słowa znaczeniu, byli to jak gdyby dzisiaj zawiszacy, związani z kościołem. Bluzy żeśmy nosili zielone, tak jakby sznury tylko były tu wiązane i drugi raz dopiero tutaj. Na głowie furażerki żeśmy nosili, nie czapki harcerskie. Tak to minęło, może nie wiem, rok, może dwa, tego księdza gdzieś tam biskup przeniósł i kolega, jeden z moich kolegów jeszcze ze szkoły podstawowej, ja już byłem uczniem szkoły technicznej w Radomiu, Wydziału Budowlanego. Mówi tak, słuchaj, a jest, ja mam kontakt z drużyną harcerską, ja wstąpiłem do harcerstwa, może byś i ty to uczynił. I tak nas dwóch jeszcze z tej grupki, jak gdyby on, Antek, Józek, no i ja, Heniek, byliśmy harcerzami. To była 20 drużyna w Radomiu, drugi chłopiec. Ktoś mnie po tym kiedyś zapytał, jakie ty miałeś zapatrywania, jak 17 lat i mnie osądzono i miałem wyrok 6 lat więzienia. To miał chłopiec lat 15, tak jak ty druhu, i wyrok więzienia miał lat 15. To teraz sobie wyobraź się 15 lat i 15 lat dostajesz katorgi, nie widzisz nikogo, a jesteś niepewny o swoje życie. Bo różnie to się działo. Jaki cel miały organizacje? Walkę z komuną. Ulotki, gromadzenie broni, organizacja, było nas 20 paru, organizacja miała broń krótką, 4 sztuki broni krótkiej, pistolet maszynowy niemiecki, tak zwany MP. I za zadaniem było szkolenie, jak gdyby pogłębianie, prawda, dyscypliny już tej harcerskiej, młodzieżowej. I z samych czysto harcerskich organizacji, nie wiem, gdzieś tutaj już z pamięcią może być nie tak, ale w całej Polsce nielegalnie, a w Radomiu, w szkole technicznej była 7 RDH,
siódma drużyna harcerska. Nas nakryło UB w lipcu w 50 roku. Organizacja wpadła przez postrzelenie, nieostrożne obchodzenie się z bronią, jeden drugiego postrzelił tutaj w nogę. I słuchajcie, to była wtedy dekonspiracja, ale powrócę. Czysto harcerska organizacja. To, moja organizacja miała Biały Orzeł, nazwę przyjęła w konspiracji, a drużyna, zastęp harcerski z 7 RDH, o czym żeśmy nie wiedzieli. Dopiero żeśmy się spotkali w kazamatach UB w Radomiu, w kazamatach, czyli w piwnicach. Należy 8 ich było. I to był zastęp no, czysto harcerski, bo organizacje były na podłożu harcerzy. Mniej więcej 10 tysięcy ludzi młodych, 10 tysięcy siedziało i nas było dwóch. Brat należał również do organizacji. Mój brat o rok młodszy ode mnie. Również należał do organizacji. On z bronią uciekł, a mnie UB niestety na kolonii w Murzasichlu ze szkołą techniczną przyjechało UB, bo już tutaj koledzy wpadli, bo postrzał w nogę w Szydłowcu. To się stało. Nakryli nas. Nie wszystkich tam paru uciekło. Brat się ukrywał przez 4,5 roku po stodołach, po polach do tej pory. I to jest rezultat. Leży w łóżku, nie rusza się. Sparaliżowany, objęty reumatyzmem. I tak to jest. On się ukrywał, a ja siedziałem. Siedziałem 3 lata. Tym w Jaworznie. Powiem krótko o Jaworznie. Jaworzno leży na trasie Kraków, Katowice. 20 km od Katowic, 30 chyba, czy 50 od Krakowa. Tak było okno, ono nie miało krat, ale tak wyglądało okno w celi jaworzniańskiej. W celi około 10 piętrowych łóżek, 2 stoły. To jest wyżka strażnicza, gdzie strażnik stał z karabinem maszynowym. Tu. To był w przekroju mur 5, może 6 metrów ze szkłem wtopionym w beton. I teraz tak było, tak jak w Oświęcimiu. Stoją te słupy w Oświęcimiu jeszcze, bo to była filia Oświęcimia. W odległości około 2,5 metra od tego muru stały słupy z takimi fajkami i izolatorami, gdzie drut kolczasty był pod prądem. 1,5 metra ziemi, pas taki śmierci tak zwany, był wysypany piaskiem, gdzie szedł strażnik, codziennie obchodził i sprawdzał, czy tam nie ma śladu, a jak wrona tam, załóżmy, nie, podeptała po tym piachu, to szedł więzień z grabkami za nim i musiał to, te ślady zagrabić. Piasek musiał być czysty i równiutki. I od tego był słupek, tak gdzieś po kolana, gdzie był tylko jeden drut, czyli jak ktoś chciałby się rzucić i zginąć na tych drutach pod wysokim napięciem, no to musiał najpierw zatrzymać się albo przeskoczyć przez ten pojedynczy drut. Jak mnie tam przywieźli, to z więzienia w Kielcach, bo siedziałem tu w więzieniu w Radomiu, o tym Kielce, pół roku na samym UB, więc beton i nic więcej. I na okrągło woda, kasza, kawa zbożowa. To
każdy czekał z drżeniem takim, żeby ten, co tą kawę nalewał tą chochlą, żeby dał z dna choch kotła, bo wtedy ten jęczmień spalony na tą kawę zbożową, ta kawa była gęściejsza, nie? Czyli to, co gęste, to zaspokajało głód. W Jaworznie zupa. Ja nie wiedziałem, co to w ogóle jest drugie danie. Zupa to z suszonych buraków albo brukwi, kasza i woda. Kasza na wodzie. No i tak w kółko chleb czarny. No i chochla tej kawy, oby tego zboża, tego gęstego było więcej. I po prostu głód. A jeszcze ja pracowałem, załóżmy, na budowie, no więc trzeba było swoje zadania wykonać, a chleb dostawało się na cały dzień. Tam połówkę, nie pamiętam, 400 chyba gram chleba na cały dzień. Jak ktoś zjadł, a przeważnie ślina ta głodowa powodowała to, że głód tutaj, żołądek się zaciskał, to te 400 gram tego kitu człowiek młody ładował od razu na żołądek i na kolację zostawał bez kawałka chleba. No. Z tymi młodymi, z nami, tak się obchodzili jak gestapo. Jak ktoś wołał o ZOMO i gestapo, tak w czasach, wy już nie pamiętacie, jeszcze komuna, a młodzi ludzie z konspiracji tak krzyczeli, ZOMO to gestapo. Gdy coś poczuli, że jest nie tam, to następowało przemieszanie więźniów. Rozbijali cele i po innych celach. I przeważnie tak się zdarzało, że w każdej celi musiał być tak zwany kapuś. Słowo kapuś to znaczy donosiciel. Ale nie wolno było tego słowa, nie wolno. Myśmy uważali, bo gdyby padło takie, powiedział, że druk jest kapuś, to ten, co załóżmy usłyszał, albo on, jakby poszedł do speca, a spec to był z UB funkcjonariusz, że ktoś powiedział, że jest kapusiem, czyli spalił go. Czyli wtedy brali za tyłek i do karca, i w ciemnicy, w piwnicy się siedziało 7 dni głodowy, zależy jak tam naczelnik sobie wymyśli. Pomocy z domu żadnej, albo jakaś pomoc minimalna. No i tak to wszystko było i 3 lata minęły. No i po tym cóż, no, powrót ciężki, człowiek skażony już, wróg narodu, tak to się mówiło. I wtedy o pracę ciężko, chodziłem bez roboty. Amnestia mi zdjęła 3 lata, byłem niepełnoletni, z wyroku 6-letniego i 2 lata skończyłem maturę, to mi dano. I do wojska na 2 lata do kartoczniczej pracy w kopalni. Robiłem 2 lata w kopalni umundurowany. Nie wolno, bo to rozkaz. Nie wolno było odmówić, bo sąd wojenny. Ja raz odmówiłem zjazdu na 19 żołnierzy. Ja sam miałem maturę. To chciano mnie postawić pod sąd wojenny. Czyli przez 5 lat istnienia tego obozu i w Jaworznie przeszło przez niego ponad 10 tysięcy młodych ludzi. Ponad 10 tysięcy młodych ludzi. Każdy musi patrzeć, że poruszamy się do przodu. Ale dlatego, że się poruszamy do przodu, to każdy musi wiedzieć, kim jest i jak był. Co się działo z moimi rodzicami, co mi tata powiedział.